Święciński. Trenerem zespołu gości jest pan Adrian Cinko. A teraz skład drużyny AZS Uniwersytetu Gdańskiego. I w tym momencie pan krótkie wykonanie, uderzenie niestety niecelnie i oddał rzut rożny do Wesselinga, ten z voleja natomiast szybko Lisowski będzie ostrzelił, broni gol! Gol, mamy bramkę, strzelcem bramki Witalii Lisienko. Pierwsza spotkana do drużyny gości zdobyją zawodów zaznaczonych numerem 10 Witalii Lisienko. Teraz świetne, prostopadłe podanie. Rozpocznie Citko. Citko. Lisowski. Lisowski z dystansu i 2-0. Bramka na 2-0. Mateusz Lisowski po świetnym strzale z bocznego sektoru boiska. Pozyskiewicz. Szybko zrobi grę. Babin. Będzie sytuacja. Babin. Dawka. Strzał z dystansu. Mateusz Osiński, krótko, do Wesselinga, strzał Poźniaka, świetnie. Zagranie na skrzydło. Będzie okazja i... Fantastyczna mocy Białysko, strzelcem bramki Marcin Pirańczyk. I mamy 3 do 0. Osiński, 3-3, a tak teraz asystencja, ale po raz kolejny tracą piłkę. Będzie okazja, posypił. Maciąg i broni Saszek. Fenomenalny interwencja. Poźniak na drugą stronę, okazja niecelna. Szybko wykonany. Jest tu Poźniak. Poźniak, Tomaszalski, Tomaszalski. Teraz kolejny Kasper Sasiak, broni rzut karny. Jeszcze Pirańczyk przed rozki, jednak nie celny. Kasper Sasiak przejdzie do ataku. Do tego przekonamy się na pewno w tej połowie. Wesel. Jest rzutek dystansu. Wesel. Zablokowany. Jest jeszcze tutaj. Wesselinga. Wesselink z dystansu. Maciąg z dystansu. Lisowski. Lisowski. Świetnie. Świetnie teraz. Jeszcze jest Poźniak. Bingo. Koniec spotkania, zwycięstwo drużyny gości, przejdzie do trzech. Serdecznie dziękujemy jednej drugiej drużynie za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Państwu za przybycie do Gdańska. Natomiast drugiej Gdańskanie doszli do słowa i doprowadzili na lepsze.